O matko, co tu się dzieje? Jaki bałagan? No witam kochani bardzo serdecznie z mojego pokoju zimowego. Słuchajcie, przymknę drzwi, bo jest dosyć późno. Właśnie jestem piętro niżej. Moja córka już śpi. O, bo rano do pracy oczywiście. No tak kochani, to jest właśnie mój pokój zimowy. No i taka trochę graciarnia, no wiadomo. Nie mamy tego garażu, no bo wiadomo, co się z nim stało. Już powoli budujemy nowy. Z płyt warstwowych. Dokładnie wszystko sobie zaprojektowałam. No i będę oczywiście prowadzić uprawy na dachu tego garażu nowego. No dobrze, kochani. No właśnie, to są te moje bananowce, które przetrwały ten mój nieszczęsny pożar. Wiem, może się przerazicie, że to tak wszystko wygląda, że to takie suche, no i takie nieestetyczne, ale na ten moment tak właśnie ma wyglądać. No i dzisiaj z mężem, właśnie przed chwilą, przytargaliśmy oto tego habana, który stał na parterze w takiej kuchni niewykończonej, bo tam też jeszcze mam cały dół, gdzie no tam nie jest wykończone. Stał tam dlatego, że po prostu we czterech chłopa nie mogli go tutaj wnieść na górę, ponieważ był tak bardzo ciężki i wielki. Słuchajcie, on teraz jest, znaczy on cały stał praktycznie całą zimę właśnie w tym worku, bez żadnego podrywania, o tak oparty o ścianę w takim ciemnym kącie, nic mu nie jest, to że on tak wygląda. No to wygląda tylko z wierzchu, ale zobaczcie, pięknie sobie puszcza tutaj powolutku ten liść od środka. Moje bananowce nie mają, słuchajcie, żadnych przędziorów, natomiast no mszycy troszeczkę się tutaj jest, znaczy było więcej, tam opryskiwałam tym takim, wiecie, naturalnym zalepiaczem i co tam mogłam, to po prostu umyłam te liście z tym mszycy, no ale ja tu bardzo rzadko zaglądam, no rzadko zaglądam, tak, no bo wiadomo, inne prace mam też, dużo innych obowiązków, kupę roboty z tymi roślinkami, wysiewami, no ale to słuchajcie, nic nie przeszkadza, zaraz to wszystko trochę ogarnę, trochę posprzątam, żeby to lepiej wyglądało, no i tak wam pokażę może, co ja tutaj sobie zimuję i co ja tutaj mam. A tak swoją drogą, on stał, słuchajcie, najbliżej garażu. On stał najbliżej garażu. O, to co widzicie, takie właśnie, to jest wszystko upalone. Z uwagi na to, że bananowce zawierają w sobie bardzo, bardzo dużo wody, praktycznie 99% to jest woda. To jest woda. I bałam się, że właśnie w tych bananowcach, tych moich olbrzymich, no bo ten stał najbliżej, to są jedne z moich pierwszych, które właśnie zaczęłam uprawiać, od sadzoneczki malutkiej. To są bananowce 3-letnie i tutaj ten drugi, też popożarowy, to jest słuchajcie ten, o ten. O, i też ma tutaj takie, o widzicie, takie jakby takie właśnie podarte, jakby takie te suche liście, ma takie, no... No widać, że to było, że to miało wysoką temperaturę, tak? No i że woda się w nich nie zagotowała, to jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że dały radę. No bo tak jak tutaj teraz widzicie, o, te mniejsze, chociaż stały trochę dalej od tego garażu, no nie dały rady. Tu jest pusta doniczka już. No bo nie przeżył bidak, no niestety, wiedziałam, że tak będzie. To, że on wypuszczał jakieś tam liście od środka, to jeszcze tam ciągnął, no ale no niestety nie dał rady. Tu następny, o, tu jest niesprzątnięte, więc wam teraz pokażę. O, widzicie? Też łupina, no nie dał rady, słuchajcie. I już z tego to na pewno nic nie będzie, bo to wszystko, o, splaczało, w środku zgniło. Jeszcze tam do połowy zimy, to powiem wam, że jakoś tam się trzymał, ale to widać było, że on nie da sobie rady. No ale wiecie, wszystkim dałam szansę. O. Ten.
No, wiadomo, słuchajcie, niektóre są tak troszeczkę powyciągane, no one może nie powinny tak wyglądać, no ale ja mam tak dużo ich, no i nawet na ogrodzie, słuchajcie, jak stał jeden przy drugim, no to wiadomo, że jeden jakby drugiemu zabierał miejsce, światło i one są takie lekko powyciągane, ale słuchajcie, to nic nie szkodzi. Teraz jak już przyjdzie ta nasza prawdziwa wiosna, pójdą w maju na ogród, poszukam ich takich miejsc naprawdę, żeby czuły tam się dobrze, to wszystko będzie w porządku. No dobra, ja się słuchajcie biorę tutaj za ogarnianie, sprzątanie i zaraz wam tu pokażę, co ja jeszcze w tym pokoju, w tej mojej graciarni zimuję. No słuchajcie, ogarnęłam tyle o ile, bo to naprawdę nie ma sensu bardziej się z tym bawić. Ja kiedyś byłam bardzo pedantyczną osobą. Słuchajcie, nawet brudne pranie składałam w koszu. Co za głupota, dajcie spokój, szkoda czasu. Ale co chcę powiedzieć? Po prostu ta moja pedantyczność, jeżeli chodzi o rośliny, pozabijała je. I wiecie co? Jeżeli ktoś uprawia tego typu bananowce, żeby wam nie przyszło do głowy obierać właśnie tych kormów, tych pseudopni z tych pozostałości tutaj. Można to ładnie przyciąć, jakoś tam uformować, ale broń Boże was obierać. Nie wolno, po prostu on po prostu zginie, umrze, jak tego nie będzie miał. On musi sam to odrzucić, samoistnie, no i wtedy możemy to jakby pozbyć się tego, tak? Zobaczcie, no wsadziliśmy tego habana do doniczki. Ciężko było, sama bym sobie w życiu nie poradziła, pomógł mi mąż. Tutaj zostawiłam trochę właśnie pozostałości po oczyszczeniu tych moich bananowców. No i wiecie co? Zobaczcie. No jak ja już, no jak ja mam to wyrzucić? Słuchajcie, przecież to, ja nie wiem, czy wy też widzicie coś w tym pięknego? No bo ja widzę. W takich śmieciach nawet ja widzę piękne. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Wiecie co? Ja zrobię z tego stroiki świąteczne. Świąteczne stroiki na Wielkanoc. No bo dla mnie to jest idealny materiał. Wiecie co? Jakbyście chcieli, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć te moje stroiki, jak ja je robię, jak ja przygotowuję to właśnie. No bo ja, jak wiecie, pracuję... No, mam kwieciarnię, tak, swoją, pod cmentarzem, nie taką kwieciarnię na mieście, pod cmentarzem, żadnej pogrzebówki nie robię, w ogóle, dajcie spokój z tym, to w ogóle masakra jakaś, robię stroiki i tym się głównie na co dzień zajmuję, także jak będziecie chcieli, to wam pokażę, jak ja wykorzystuję takie, no takie coś, na przykład, żeby sobie zrobić stroik świąteczny, na przykład na Wielkanoc. No dobrze, kochani. Więc co ja tutaj dalej mam? Tutaj jest brugmansja. Kupiona w zeszłym roku w Biedronce. To była maleńka 10-centymetrowa sadzonka. Kupiła mi ją siostra. Kupiła mi 3 sadzonki. Jedną czerwoną, jedną białą i jedną pomarańczową chyba. Przetrwały mi te dwie. Ta rzekoma czerwona nie była czerwoną wcale, tylko była pomarańczowa. No, a ta biała to no nie dała rady u mnie. Nie dała rady, nie udało się jej jakby mieć. Tu jest ta moja stara brugmansja, znaczy stara, no wiecie, ona ma tam dwa lata ledwie, ale zobaczcie, tu w ogóle jakiś drąg z boku wypuściła. Co to ma być? No ale to wszystko, no wszystko żyje, no przecież ja tego nie będę. Przycięłam ją jesienią, tyle ile się dało. Mogłam ją uciąć w sumie dużo niżej. Ale tego nie zrobiłam. To już jest naprawdę wielkie drzewo.
Czy ją teraz znowu wsadzę? Co ja z nią zrobię? Nie wiem. Okaże się w praniu. Dobra, tam dam radę. Wiecie, jak to ja. Dalej mamy właśnie tą Krysta Brugmansa następna. No i kanny. Ostatnio mi się siostra pytała, czy ja już pędzę kanny. A ja mówię, wiesz, no nie, nie pędzę, bo one się same pędzą. Zobaczcie, no przecież to już wszystko tak porosło. No masakra. To już, to nie powinno być takie duże. One są za duże. No ale dobra, no. No i tam szyca trochę im tutaj dokucza. Będę musiała naprawdę z tym porządek zrobić. Tu taki mój bałaganik, tam wiecie, tam jakiś perlit, jakiś tam gramzet, jakieś tam takie o tam. Dobrze, kochani. Dalej idziemy. Idziemy dalej. Wiecie, ja się jeszcze muszę przycisnąć, żeby czegoś tu nie zwalić. Tutaj mamy. Tu też mamy kannę. Słuchajcie, zobaczcie, tak sobie właśnie zimują. W ten sposób ja wykopuję to. Wrzucam do kartonów i zostawiam. Wszystko bardzo ładnie żyje. Następnie tu mamy kolokację olbrzymią, tak zwane ucho słonia. Też dobrze się ma, tylko widzę, że tutaj trochę koty rozgrzebały, coś tutaj robiły, coś tu cudowały. No bo wiecie, koty jak to koty, no widzą trochę ziemi, no to tam zaraz tam lezą do niej. No ale nie jest najgorzej. O, cebulki. Zobaczcie. Bardzo pięknie zimuje. To jest okaz takiej właśnie zdrowej cebuli. O, tu następną już puszcza, także to będzie można rozdzielić na wiosnę i osobno wsadzić do ziemi. Dalej, co my mamy dalej? Dalej to jest dalie. To są dalie. Te parówki, które tutaj widzicie, to są dalie. O, i tutaj też mam dalie. Ja, słuchajcie, 2 lata temu dostałam od mojej siostry ciotecznej, od Betty, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję Ci, kochana, za te właśnie dalie. Pięknie mi się porozrastały. Zobaczcie, ile tego jest. A tutaj, co tutaj jest? Tutaj jest, a, tu też są kanny. Tu też są kanny. No, także tak, kochani. I to sobie właśnie w takich kartonikach leży tutaj. No i czeka, aż je wsadzę. Co ja więc tutaj mam? Tutaj też mam kolokazję. To jest kolokazja bodajże Black Stem. Chyba tak. Nie wiem, słuchajcie, już nie pamiętam, bo nie pozapisywałam. A coś tu. Nie, tutaj słuchajcie, też jest ok, bo też jest. O, zobaczcie, też cebula. Jest bardzo zdrowa, twarda, nic tu nie gnije, wszystko jest jak się należy. No wygląda jak wygląda, ale tu nie patrzymy na to, bo to jest nieistotne. No i tutaj też to samo, też, o, zobaczcie. No właśnie tak zimuje, trochę ziemi tam, wiecie, trochę jest tej ziemi, trochę tej ziemi nie ma. No, tak, żeby to o, mogło sobie jakoś tam przetrwać. Pelargonie. Pelargonie też się świetnie mają. Całą zimę byle jak, bo byle jak, ale sobie kwitną. Słuchajcie, no kwitną, po prostu kwitną. No to są jak kwitną, no nie kwitną. Przecież im nie zabroni kwitnąć. Tutaj, słuchajcie, są agawy. No też dostały nieźle płomieniami i wysoką temperaturą po grzbiecie, ale dobrze się mają. Widzę, że odbijają i też coś z nich będzie. Te wszystkie jakieś tam kwiatki po drodze to są mojej córki, która biega z nimi tam, stawia je tu, to tam. Myśli, że to jakiś cudowny pokój jest, że jak je tu postawi, to od razu, nie wiem, zrobią się piękne i tak dalej. Coś tam jej nie zawsze to idzie, ale i tak sobie świetnie daje radę z tymi swoimi kwiatami, także tak. O, kochani, słuchajcie, no i tutaj ta moja cudowna kordelina australijska. Tak już podwiesiłam ją pod sufitem, no bo wiecie, tutaj niedługo też powędrują pomidory. Aczkolwiek zastanowię się głęboko w tym roku, dlatego że mszyca jest na tych bananowcach i nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Nawet jak mi się będzie wydawało, że tą mszycę zlikwidowałam,
to ona i tak usiądzie na pomidory, słuchajcie. No bo ona już tutaj jest, więc coś będę musiała innego pomyśleć. Nie wiem, zastanowię się, co ja zrobię. No ale w zeszłym roku już się borykałam tutaj z mszycą na pomidorach. A pomidory w tym pokoju, słuchajcie, rosły przepięknie, no takie grube. Grube te sadzone, takie zdrowe były, ale zobaczcie. Na ten moment, jaka tu jest temperatura. Tu jest taka temperatura. No i wilgotność, i słuchajcie, wilgotność mamy w tym momencie. O, taką. Widzicie? Dosyć sporą. O. No i co, kochani? No to... Ale słuchajcie, kochani, zapomniałam wam powiedzieć, jak nam się udało właśnie wtargać tego habana tutaj na górę, na to pierwsze piętro. No wiecie, on stał praktycznie całą zimę na tym parterze, tak jak wam mówiłam. No i sporo wody, ale to sporo mu odparowało. Także zrobił się o wiele, wiele, wiele lżejszy. No i w końcu powędrował do doniczki. No bo stał w tym worku, bez wody, bez światła, bez niczego. No mam nadzieję, że teraz sobie bardzo fajnie ruszy. No zresztą jak widzieliście wcześniej, no wypuszczaliście cały czas. Wiecie, to są po prostu... Ojejku, one są naprawdę... One same w sobie mają tyle składników odżywczych i tyle zawartości wody, że one naprawdę sobie świetnie radzą. Jeżeli tam nic im się nie stanie właśnie od środka, to przetrwają. Przetrwają wszystko. Przetrwają zimę bez ziemi, bez wody, bez niczego. A nawet to jest zalecane, żeby tam, broń Boże, ich nie podlewać. No dobrze, kochani, no. Nagadałam się. Więc życzę wam wszystkiego, ale to wszystkiego, co najlepsze. Naprawdę, kochani, uprawiajcie te rośliny. Kto tam co może, róbcie, uprawiajcie, miejcie to, bo to naprawdę uspokaja człowieka. Ja, mnie tu już zaczyna trochę gardło boleć. Dzisiaj chyba mnie jakaś choroba pobiera, ale ja się nie dam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!